Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Koniarek. Spotykamy się w mojej oazie ciszy i spokoju. To tu spędzam każdą swoją wolną chwilę, że jesteśmy po bardzo intensywnym weekendzie pracowitym, więc jest chwila czasu, ażeby odpocząć i spotkać się z Wami. Kochani, Szanowni Państwo, chciałbym Was dzisiaj zaprosić na koncert. Koncert, który odbędzie się 14 października w Wągrowcu. Uważam, że to będzie najfajniejsze wydarzenie tego lata, czy tej jesieni. Wraz ze mną na scenie pojawią się znakomici artyści. Piotruś Kuźniak, były gitarzysta, były wokalista grupy Truba Duży. Piotrek zaśpiewa swoje największe hiciorki, ale też zaśpiewa piosenki Czesława Mniemana, czy też Krzysztofa Krawczyka, z którymi na co dzień współpracował. Pojawi się również Jakub Herford, zwycięzca 9. edycji Mam Talent. Jak będzie Jakub, to będzie i Delilah. Pojawi się Jacek Silski. No, Jacka w Wągrowcu nie trzeba przedstawiać, bo jego piosenki są tutaj bardzo popularne. Będę ja, a więc różne style muzyczne. Chociaż mój kolega kiedyś, Bartek Kuczyk, powiedział: nie dzielmy muzyki na style. Jest tylko muzyka i kochajmy ją taką, jaka jest. Piękne słowa, prawda? Przypomnę, 14 października, Wągrowiec, hala sportowa przy ulicy Kcyńskiej. To jest tak zwany balon. Bilety do nabycia na platformie Kup Bilecik oraz w księgarni Muszyńscy. Można również telefonicznie zamówić, zarezerwować bilety grupowe ze specjalnymi zniżkami dla seniorów. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Wasze Radio FM, portal WRC oraz telewizja TVS. Mecenat natomiast nad koncertem objęło Starostwo Powiatowe w Wągrowcu i Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, a więc bądźcie tego dnia razem z nami, bo to będzie dobry koncert. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia 14 października w Wągrowcu. Przypomnę, hala sportowa przy ulicy Kcyńskiej. Pozdrawiam.